Wpływowy niemiecki polityk Michael Galler wyraża nadzieję, że wybory w Polsce wygra dzisiejsza opozycja, wtedy Polska bez sprzeciwu przyjmie tylu emigrantów, ile jej każe władza w Unii Europejskiej. Trump powiedział, że Ukraina w imię pokoju powinna zrzec się ziem, które podbiła Rosja. Francja oskarżyła Niemcy o to, że te próbują osłabić energetykę jądrową we Francji, wykorzystując do tego fundacje ekologiczne, które są sponsorowane przez Niemcy. No, kto by pomyślał? Według lewicy Polacy emigrują, bo społeczności LGBT są prześladowane. W jakich klubach we Wrocławiu bawią się ludzie w wieku 35+? LuxMed, Medicover. Orlen kupi 266 stacji paliw marki Turmol w Austrii. Temat lodobudki z Openera, fotobudki został jak widać podłapany i tu został wykorzystany do reklamy kebaba.